Cześć. Króciutko na temat kotłów na pelet. Ja co najwyżej mogę opowiedzieć o swoim kociołku na pelet, dlatego że nie znam dużo ludzi, którzy używają jakieś tam kotły na pelet. Znam instalatora, który coś tam sobie sam stworzył, bo się na tym zna, coś tam poprzerabiał i tak dalej. Natomiast ja mam kocioł tylko na pelet i jest to Tekla. Tekla 25 kW. Kociołek daje radę, jeżeli chodzi o taki budynek, jak ja mam tam 180 metrów około, nieocieplone. Ma modulację, także nie leci pełną parą, on sobie moduluje, odpala się, wyłącza się, jak zagrzeje. No i tyle. Jest, można powiedzieć, bezobsługowy, ale trzeba pamiętać, że to jest kocioł na paliwo stałe, więc jakby popiół z peletu trzeba co jakiś czas wyczyścić, trzeba cały kocioł od czasu do czasu przeczyścić. No, czy jest to problemowe? No, dla mnie na przykład nie jest to problemowe. Ale okej. I teraz tak, słuchajcie. Jeżeli chodzi o ten kociołek. Pełna automatyka, okej. Nie kupując, nie popatrzyłem w kartę produktu i zasugerowałem się pojemnością zasobnika. Ja wziąłem taki podstawowy, 150 litrów. Nie wiedziałem, że ja będę zużywał około 4 worki peletu na dobę. No a do pojemnika wchodzi 10 worków, tak? Mogłem wziąć większy, myślałem, że będzie wyższy, przez co będzie ciężej wrzucać, wiecie, ale okazało się, że większy zasobnik, tam chyba na 225 kg, no to jest po prostu szerszy, natomiast wysokość jest ta sama. Ale okej, mój błąd, nieważne. Mogę sobie zawsze zmienić zasobnik. Ale to nie o tym, coś tutaj łazi. No okej, no to mamy kociołek. Trzeba go czyścić. W pełni automatyczny. I przez te 3 lata wymieniony był taki kondensator od wentylatora. Od wentylatora, który tam, wiadomo, strumień podaje powietrza. I to była jedyna naprawa, która... Dzisiaj zadzwoniłem do instalatora, na drugi dzień przyjechał, wymienił mi ten kondensator. I to jest bardzo ważne. Bo teraz moja ciotka kiedyś nie chciała mnie posłuchać. Ja kiedyś pracowałem w ogóle przy technice grzewczej. Były kotły Stalmarka, były jakieś tam Kostrzewy kocioł. Był taki prestiż, wiecie. Kocioł 2 razy droższy. Ale to... No i właśnie tu jest ważny serwis, nie? Bo na przykład z tego co pamiętam, to wtedy taki producent miał serwis, że trzeba było 2-3 tygodnie czasami czekać, aż przyjadą do tego kotła, co na przykład w okresie zimowym, no nie jest to komfortowe. Jeszcze jak weźmiemy pod uwagę to, że na przykład taki kociołek grzeje nam ciepłą wodę użytkową, no to jednak ten serwis warto by było, żeby jednak był na takim poziomie. Dzwonimy, bach, nie? I zależy jeszcze jaka usterka, bo to... Wiecie, im droższy kocioł, no różnie to bywa. No nie wiem, tam był właśnie kocioł kombinowany, chyba można było węglem czy drewnem palić. Miał dodatkowy róż tak zwany. Mój taki nie jest. Ja planując sobie ogrzewanie, w stary komin wpiąłem kozę, natomiast w nowy komin puściłem taki, może zobaczyć, może bym pokazał, ale to może innym razem, bo teraz mam taki bajzel troszeczkę. Komin zewnętrzny. Fi200 docieplony 50 wełny, czyli rura taka docieplona. Ok. No i co? No i tyle. Zwróciłbym uwagę na serwis. Zwróciłbym uwagę, czy na estetykę. Nie, kogo to obchodzi, jak ten kocioł wygląda. One wszystkie muszą spełniać jakieś tam normy. Teraz jest 5 klasy. Ja mam taki właśnie kocioł. Ekoprojekt. Dotacji nie brałem, bo bym musiał pewnie kozy, nie mógłbym instalować i tak dalej. Zresztą oni najpierw nie dali, później chcieli dać, później ja zrezygnowałem z tej dotacji. Ale czy bym polecił pelet? W moim przypadku miałem kopciucha, mam taki mały kocioł, który nie spełnia żadnych norm. Typowy kopciuch, na wszystko można było tam palić. Ale on był za mały, bo to było 12 kW. Na ten budynek on był za mały. I teraz ja zdecydowałem się na pelet. Pelet wtedy kosztował 600-700 zł za tonę. Natomiast
tym szczycie, no to nawet po 2000 kosztowała tona. Mi tutaj idzie tona pelletu miesięcznie. Także koszty ogrzewania można sobie jakoś tam oszacować. Nie wiedziałem, że to tyle tego pelletu idzie, więc zasypując pojemnik czterema workami, 10 workami, mi to starczało powiedzmy w takich skrajnych temperaturach na powiedzmy 3 dni. 3 dni, okej, nie? Tak, jak się nie umiało palić kotłem, bo później tam jakieś nastawy, no i powiedzmy tam 2-2,5 worka bierze na dzień, czyli te 5 dni może mi przehulać, nie? Także zasobnik, czy ja bym polecił pelet? Ja wziąłem pelet, bo tak, no bo musiałem. Ja bym teraz chyba raczej, ja bym teraz instalował pompę ciepła, bezobsługowa, i to nie słuchajcie tego, czy tam grzejniki, czy tylko 100% podługówki. Pompa powinna sobie poradzić. Nie wiem, jak tam z prądem. Nie, wiecie, wszystko drożeje. Z każdej strony dokręcają śrubki. Ale pompa ciepła ma tą przewagę, że jeżeli ja mam teraz pelet jechać, przywieźć, albo dobra, no niech mi ktoś przywiezie te 3 tony, one nie mogą stać pod chmurką, one nie mogą stać w jakiejś wiacie, one muszą być w jakimś suchym pomieszczeniu, najlepiej w chałupie. Wiecie, zorganizować powiedzmy miejsca na, z góry na 6 palet, no to tak troszeczkę tego miejsca trzeba mieć, nie? Więc pod względem komfortu pompa ciepła wydaje mi się lepsza i nie wiem, czy bym płacił 2000 w okresie grzewczym za prąd miesięcznie. Podejrzewam, że nie. Można się jakąś tam fotowoltaiką wspierać i tak dalej, natomiast no, logistycznie rzecz biorąc, dla mnie pelet to jest porażka. To jest totalna porażka, chyba żebym miał jakiś garaż wybudowany, że wjeżdża, cofa, wrzuca mi to sobie tam stoi, nie interesuje mnie to. W momencie, jak trzeba wrzucić, trzeba wiedzieć, trzeba mieć ten czas, żeby deszczyk nie padał, przykrywać. Jasne, to można przykryć, to może chwilę postać na dworze, ale logistycznie nie polecam. Natomiast ten kocioł, który mam, Tekla, serwis jest na tyle sprawdzony. Zadzwoniłem, chłop przyjechał, wymienił mi jakąś prostą rzecz za parę złotych. Ja za to nie płaciłem, bo to jeszcze było na gwarancji. Także serwis rozwinięty. Zwróćcie na to uwagę, żeby był serwis, żebyście w środku zimy nie zostali bez ogrzewania. No tyle. No i warto też jakiś zasobnik ciepłej wody użytkowej też mieć taki większy, żeby to jednak kocioł jak już się rozhula, żeby go zagrzał. I tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.